Matusz Putnocki przyszedł do Lecha Poznań przed tym sezonem. Miał wzmocnić rywalizację z Jasminem Buriczem o miejsce między słupkami. Do pierwszego składu Kolejorza wskoczył na pucharowy mecz z Podbeskidziem. Pokazał się z bardzo dobrej strony i od tamtej pory tylko w meczach z Lechią i Ruchem musiał oddać Buriczowi miejsce w wyjściowej jedenastce. Moim zdaniem się nie czuję numerem jeden. Naprawdę Jaszu w każdym treningu pokazuje, że jest dobrym bramkarzem i mocno naciska. I dlatego ja muszę pracować bardzo dobrze. No, ale naprawdę mówię, że nie czułem się numerem jeden. Broniłem ja w kilka meczach, ale jak mówię, nie czułem się jedynka i myślę, że jak kiedy obroniłem cały sezon, dopiero wtedy by się czułem jedynka, tak? Choć Słowak nie czuje się numerem jeden w bramce Kolejorza, to z nim na boisku Lech nie przegrał ani jednego spotkania. Putnocki grał dotychczas w 6 meczach i wpuścił tylko 2 gole. Na dodatek w meczu z Pogonią obronił rzut karny z Wolińskiego i dzięki temu Portowcy nie wyrównali na 2-2. Ostatni bezbramkowy remis z Arką pozostawia jednak niedosyt. Chcieliśmy dać bramki, no nie wyszło to. Wiedzieliśmy, robiliśmy się analizę tego meczu i wiemy, co my robili źle. I trener nam mówił, co mamy zrobić lepiej. I mam nadzieję, że już teraz w meczu w Łęcznej będzie lepiej i z tego zdobimy bramki. No tak już trener powiedział, że dużo tego było, że chcieli grać środkiem boiska. Mieliśmy więcej wykorzystać te boki boiska i tam pojedynki i te dośrodkowania, aby byli lepiej. Putnocki nie ma wpływu na ofensywne poczynania kolegów z drużyny, ale jeśli zagra w piątek, to może zatroszczyć się o to, by piłkarze Górnika nie byli w stanie zdobyć bramki. A Łęcznianie mogą być groźni w ofensywie, co pokazali choćby w wygranym 4-0 meczu z Koroną Kielce. Kibice Kolejorza liczą jednak na to, że w piątkowym spotkaniu bramkarz Lecha będzie miał jak najmniej pracy. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.